Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą na temat porannego wstawania. Jeśli masz problem z tym, żeby wstać rano, ciągle jesteś zmęczony, brak Ci tego, żeby wypocząć, a mimo tego ciągle włączasz tą drzemkę w swoim budziku, jesteś zły na siebie, wkurzony na siebie, bo planujesz sobie coś innego, że wstaniesz rano, że coś zrobisz rano, że wreszcie się nie spóźnisz, nie będziesz musiał w stresie biec do pracy czy gdzieś na uczelnię. Ten film jest właśnie dla Ciebie. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynamy! Poranne wstawanie. Zobacz, każdy z nas dostaje przecież 365 dni w ciągu roku. 365 szans na to, żeby zrobić coś fajnego ze swoim życiem. I co Ty robisz ze swoim życiem o poranku? Wstajesz rano, włączasz drzemki kolejne i tak dalej, aż dochodzi do momentu, kiedy już wiesz, że jesteś spóźniony do pracy, kiedy wiesz, że w korkach będziesz klął na każdego kierowcę, tylko dlatego, bo Ci brakło kilka minut do tego, żeby ruszyć swój tyłek z łóżka i po prostu wstać. Jak to wygląda? Jak to świadczy o Tobie? Jak to świadczy o Twoim życiu? Chcę przedstawić Ci tutaj kilka właśnie rzeczy, których zdecydowanie nie powinieneś robić rano, kiedy wstajesz. Tych kilka rzeczy sprawia, że każdy Twój dzień może być do dupy, że nawet najlepszy dzień, który potencjalnie mógłby zmienić Twoje życie, staje się nagle beznadziejnym dniem. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Pierwsza rzecz, której nie powinieneś rano robić, to jest to, że nie powinieneś przeglądać mediów. Nie powinieneś przeglądać mediów, nie powinieneś patrzeć na to, co dzieje się w świecie, nie powinieneś czytać gazet, oglądać telewizji, wiadomości w telewizji, radia, czy przeglądać jakichś bzdurnych portali. Dlaczego? Ponieważ 90% informacji w tych mediach to jest jakieś gówno. To jest gówno po prostu. Negatywne informacje mówiące o tym, co jest w świecie złe, o wszystkich katastrofach, o rozwalonych autobusach, o jakichś przypadkach, kiedy coś złego się ludziom przydarzyło. Kolejna część informacji, które są w mediach, to są po prostu rozgrywki polityczne. Rozgrywki polityczne, które ja nazywam telenowelą dla biednych. Czyli już w ogóle totalne gówno, obserwowanie jakichś ludzi, którzy w życiu nic sami nie osiągnęli, nic nie zrobili, dostali się tylko przez jakieś kontakty do polityki i tam próbują napsuć innym ich życia. Niezależnie od tego, czy jesteś po tej stronie, czy po tej, za tą czy inną partią, na pewno w wiadomościach zobaczysz jakieś informacje, newsy, które Cię po prostu wkurzą. Zobaczysz jakichś polityków bezczelnych, którzy wkurzają Ciebie. I teraz tak, czy chcesz zaczynać każdy swój dzień właśnie od tego, żeby przekonać się, że świat jest beznadziejny, że są tylko same katastrofy, że ludziom dzieją się same złe rzeczy i oprócz tego jeszcze wkurzających polityków? Czy to ma być Twój początek dnia? Czy kolejne na przykład 24 godziny, oczywiście odliczając sen, czyli 16 godzin swojego życia chcesz spędzić, zaczynając je właśnie od tych negatywnych informacji? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie i wydaje mi się, że to jest całkowicie zły pomysł właśnie, żeby przeglądać rano media. Druga rzecz to jest Facebook. Facebook, media społecznościowe, Instagramiki, YouTubiki i jeszcze inne rzeczy. Kiedy zaczynasz dzień właśnie od tego typu rzeczy, co się dzieje z Twoją głową? Zamiast nastawić się na swoje cele, zamiast nastawić się na swoje życie, zamiast nastawić się na to, co jest dla Ciebie ważne, co jest dla Ciebie istotne, co Ty robisz? Co Ty robisz? Włączasz Facebooka i przeglądasz pierdoły. Co tam jest istotnego na tym Facebooku? Oprócz moich reklam. Czy reklam innych ludzi? Co tam jest istotnego, że ludzie, że nie wiem, ktoś wstawił obrazek jakiś, że ktoś mówi, że klikam sobie w jakieś tam inne rzeczy, ktoś inny jeszcze wrzuca jakieś inne pierdoły, a 90% to są tak naprawdę reklamy i jakieś polecenia. Czy to jest, nie wiem, treści, którymi chcesz karmić swój umysł? To jest coś, od czego powinieneś zaczynać dzień, od scrollowania właśnie telefonu, Facebooka, znowu leżąc w łóżku, aż kolejna drzemka przejdzie, albo aż dojdziesz do momentu, w którym już będziesz zestresowany, żeby dojść gdzieś rano do pracy, na uczelnię czy do swojej firmy. Tak masz zaczynać swój dzień? Co tam jest istotnego na tym Facebooku? Oprócz tego, że dostajesz natychmiastową gratyfikację, bo to dostałeś lajka pod zdjęciem. Wielkie mito. Co tam jest istotnego? Czy dowiedziałeś się kiedyś z Facebooka czegoś istotnego? A ile czasu marnujesz, ile godzin swojego życia marnujesz, zamiast poświęcić je na coś, co jest istotne dla Ciebie, to ile Ty z nich marnujesz właśnie na przeglądanie, scrollowanie tej tablicy i uzależnianie się od ciągłej, natychmiastowej gratyfikacji? Ile tak naprawdę czasu poświęcasz na to, żeby właśnie przeglądać jakieś rzeczy i cały czas dostarczać jakieś śmieci swojemu umysłowi. Jak Twój umysł później ma mieć szansę skupić się na Twoich celach? Jak Twój umysł ma mieć szansę skupić się na tym, co jest dla Ciebie ważne, co jest dla Ciebie istotne, skoro Ty dostarczasz mu 1000 informacji na minutę z tego Facebooka, scrollując tą tablicę? Przyzwyczajasz go do tego, że on nie może później nawet na ułamek sekundy się skupić na czymś. Nie potrafisz przeczytać książki, bo po dwóch stronach już włączasz Face'a i na telefonie sprawdzasz. No jak ma wyglądać Twoje życie? Jak ma wyglądać Twoja praca? Jak możesz cokolwiek w swoim życiu osiągnąć, jeśli Ty scrollujesz Facebooka? Kolejna rzecz. Wrzucanie drzemki poranne. Co to ma być? Co to ma być w ogóle? Jaka drzemka? Jakim Ty jesteś człowiekiem? Że co?
skracasz sobie specjalnie swój dzień, bo ci gwarantuję, że te wszystkie drzemki nie sprawiają ani w jednym chociaż procencie, że się wysypiasz. Co więcej, rozpieprzasz sobie swój zegar biologiczny, bo rozpoczynasz proces snu i za 5 minut go wyłączasz. Rozpoczynasz proces snu i za 5 minut go wyłączasz. Uczysz swojego organizmu, żeby nie potrafił wypoczywać. Co to ma być? Po co ci ta drzemka? Po co ci ta drzemka? Kolejna rzecz. Co robią mężczyźni rano? Często. Masturbacja. Co to ma być w ogóle? Wstajesz rano i co? I zaczynasz walić konia i od tego zaczynasz swój dzień, tracąc od razu swoją całą energię życiową? Jak ty możesz sobie znaleźć dziewczynę? Jak możesz sobie znaleźć kobietę swojego życia, jak cały czas będziesz cały swój popęd, to co przecież naturalnie, biologicznie pcha nas do tego, żebyśmy szukali właśnie swojej partnerki. Coś, co pcha nas do tego, żebyśmy chcieli coś z drugą osobą zrobić, nie? Biologicznie mamy ten popęd. Przecież nie dlatego łączymy się w pary, bo nudzi nam się w życiu. To tak to byśmy se z kolegą żyli. Lepiej by było, można pograć na kompie i w piłkę iść na siłownię, nie? Ale właśnie dlatego, że mamy swój popęd seksualny, dlatego chcemy sobie znaleźć partnera czy partnerkę, dlatego mamy motywację, żeby pokonywać swoje ograniczenia. Żeby nam, mimo tego, że się boisz, że cię dziewczyna wyśmieje i tak dalej, to do niej podejdziesz. Ale jak ty codziennie rozładowujesz swoją energię, zanim jeszcze dzień się zaczął, to jakie masz mieć szanse, żeby sobie kogoś znaleźć? Kolejna rzecz, planowanie. Dlaczego planujesz swój dzień rano? W ogóle planujesz. Pewnie 90% ludzi, którzy oglądają ten film, nawet w ogóle nie planują swojego życia, nie? Ale dlaczego planujesz, jak już to robisz, rano? Nie powinieneś tego robić. Dlaczego? Nie dlatego, że planowanie jest złe, tylko dlatego, że powinieneś planować już dawno wcześniej, dzień wcześniej, wieczorem. Swój dzień. Kiedy ty rano wstajesz i zastanawiasz się dopiero tak naprawdę, jakie masz obowiązki i zaczynasz dzień od tego, że narzucasz na siebie te wszystkie rzeczy i dopiero zaczynasz rozkminiać, jak ten dzień ma wyglądać, to od razu naładujesz na siebie niepotrzebny stres. Twoje życie powinno być zaplanowane w długim okresie czasu, następnie w krótszych, aż dochodzisz, że wiesz, co zrobić każdego dnia. I teraz zastanów się, jak ma wyglądać twoje życie. Co, chcesz sobie znaleźć kobietę, tak? Chcesz sobie znaleźć kobietę. I teraz zastanów się, czy facet, który wstaje rano, nie wiem, wstaje, budzi się, otwiera oczy, myśli sobie, ja oglądnę sobie pornosa i zwalę konia. Następnie włącza drzemkę kolejną i później wstaje, tylko coś tam złapie i wychodzi do pracy. Czy to jest facet, który zasługuje na piękną kobietę, na wspaniałą kobietę? Czy to jest mężczyzna, który zasługuje na to, żeby mieć wspaniałe życie? Czy kobieta, nie? Czy tak sobie wyobrażasz osobę sukcesu, która tak zaczyna swój każdy dzień, że nawet nie potrafi wstać rano? Co ty jesteś, jakąś narkolepsję masz, że nie potrafisz wstać rano? No zastanów się, jaką osobą chcesz być, czego pragniesz od swojego życia? Jak byś ocenił kogoś, kto właśnie wstaje? Spójrz na swój poranek i później jakbyś miał jakiegoś innego człowieka, to jak byś go nazwał? Jak byś go nazwał? Jak byś nazwał człowieka, który nie potrafi rano wstać, który dostaje kolejne 24 godziny od życia, a mimo tego chcę sobie ograniczyć ten czas? Jeszcze 5 minutek, jeszcze 10 minutek, albo śpisz, nie wiem, do południa, to już w ogóle. Czy sobie wyobrażasz człowieka, co chcesz w swoim życiu osiągnąć? Nie wiem, chcesz osiągnąć miliony? Chcesz mieć wspaniałe, fajne życie? Chcesz mieć zajebiste życie? Chcesz mieszkać w takim miejscu jak ja? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Chcesz mieszkać w takim miejscu? W domu za 8 milionów, z widokiem na ocean? To co, myślisz, że człowiek, który rano nawet nie potrafi wstać, jest w stanie dojść do czegokolwiek? Człowiek, który rano nie potrafi się podnieść z łóżka, on jest w stanie do czegokolwiek dojść? Spójrz sobie rano w lustro, podejdź do łazienki i spójrz w lustro, zastanów się, jakie masz cele od swojego życia, czego oczekujesz. I później będziesz miał odpowiedź, dlaczego nie udaje ci się tego osiągać. Będziesz miał odpowiedź, dlaczego nie udaje ci się tego osiągać. Bo po prostu człowiek, który nawet rano nie potrafi wstać, czy on zasługuje na wspaniałe życie, czy on zasługuje na to, żeby dojść do milionów, żeby stworzyć jakiś biznes, żeby robić karierę, żeby mieć wspaniałą rodzinę, wspaniałą żonę, mieć zajebiste życie, ciekawe życie? Jak nawet nie potrafisz wstać rano, to jak ty masz zarządzać firmą? Jak ty masz robić karierę? No zastanów się. Jakie życie chcesz dla siebie? Przecież twoje życie składa się z tych poszczególnych dni. Każdy dzień twojego życia to jest właśnie dzień, kiedy możesz coś zmienić. Kiedy możesz wreszcie przestać myśleć, pomyśleć sobie, osoba, która wstaje rano i nawet nie potrafi ruszyć tyłka, robi ciągłe drzemki i tak dalej, to jest po prostu pizda, a ja nie chcę być pizdą. Więc wstanę rano dzisiaj i wreszcie chcę być prawdziwym mężczyzną. Czy wspaniałą kobietą? No zastanów się, jakiego życia oczekujesz od siebie? Jak chcesz, żeby wyglądały twoje dni? A później zacznij być taką osobą, która jest w stanie wytworzyć takie życie. Zastanów się sam, jakim człowiekiem muszę się stać, żeby osiągnąć to, co ja chcę osiągnąć w swoim życiu. Jakim człowiekiem muszę się stać?
A później się zastanów, czy taki człowiek rano 10 drzemek przerywa i spóźnia się później jeszcze do pracy, nie? Czy do firmy, czy cokolwiek tam sobie zaplanował na poranek. No sam się po prostu zastanów. Sam się zastanów po prostu, jakiego życia oczekujesz od siebie. I chcę zobaczyć jutro. Ja tego nie zobaczę, ale mam nadzieję, że ty zobaczysz. Zewstaniesz rano i rozpoczniesz swój dzień tak, jak powinien rozpocząć ten dzień człowiek, jakim chcesz się stać. Tak, jak powinien rozpocząć dzień człowiek, który zasługuje na to, żeby mieć wspaniałą rodzinę, żeby mieć wspaniałą pracę, czy mieć wspaniały biznes, mieć zajebiście dużo pieniędzy, mieć wolność w tym życiu, mieć fajne życie, nie ciągle chodzić, narzekać tylko i wkurzać cały świat dookoła siebie, tylko zacząć wreszcie być człowiekiem takim, na jakiego zasługujesz. Więc zacznij od czegoś prostego. Zacznij od tego, żeby po prostu wstać rano, ruszyć tyłek i nie robić tych rzeczy, które wcześniej wymieniłem. Jeśli podoba Ci się ten film, udostępnij go znajomym. Udostępnij znajomym, wrzuć łapkę w górę, wrzuć komentarz i widzimy się w niedzielę na webinarze o 17:00. Trzymaj się i miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Yeah, yeah!